Cześć, witam Was serdecznie z tej strony ranking Biznesu. Nie było mnie tydzień ponad, przepraszam bardzo, ale niestety rozłożyła mnie choroba. Zaatakowało mi gardło i mam górne zapalenie dróg oddechowych. Nie nagrywałem, nie udzielałem się nigdzie, po prostu starałem się dojść jak najszybciej do siebie, żeby móc tu z Wami się e, znowu e, spotkać, nagrać jakiś filmik. I dzisiaj chciałbym nagrać taki filmik Pułapka i FED w świecie kryptowalut. Pewnie jest wiele pytań, wiele emocji, wiele znaków zapytania. Ja bym chciał dzisiaj odpowiedzieć na parę istotnych rzeczy. Znowu, dosyć taki ciekawy, mam nadzieję, odcinek, bo niektórzy widzowie piszą do mnie, żebym to im zostawił, tą ocenę, ale to według mnie jest ciekawy odcinek, dlatego że jasno i wyraźnie mówi o tym, co się dzieje na rynku i jakie są nastroje, prognozy, przewidywania i takie różne inne rzeczy, które. No, dotykają każdego inwestora. Czy on ma gruby portfel, czy on ma chudy portfel, czy on jest małym inwestorem, czy dużym. Każdego to dotyka, moi drodzy. Może w mniejszym lub większym stopniu, ale no niestety rynek jest nieubagany. A sytuacja, o której się mówi i mówiło się już dawno i na moim kanale o nim mówiłem, no jest cały czas kiepska. I niech to nie będzie jako odbiór straszenia kogoś nie wiem, zniechęcając do czegokolwiek złego mojego nastawienia do kryptowalut że ja jestem tym złym omenem w świecie kryptowalut, że tylko mówię tutaj o złych rzeczach nie moi drodzy, ja mówię o rzeczach, które są istotne i prawdziwe ja nie będę tutaj jak wielu tu spekula spe spekulatorów E, najróżniejszej Maści mówił o tym, że mamy fantastyczną e, sytuację i że być może za chwilę będziemy osiągali jakieś szczyty, albo nie wiem, będą jakieś e, nieprzewidywane wzrosty. Każdy z Was widzi, jak rynek za, e, zareagował po tych e, wieściach e, Fedu. E, widzicie, jakie są straty, i, ile spadł rynek kryptowalut. Nasdaq w ogóle już poleciał w dół, i za chwilę o tym porozmawiamy sobie szerzej. Ale mówię, no, chciałbym przybliżyć Wam mój punkt widzenia, moją tutaj strategię. Ja wiem, że mamy gdzieś w zanadrzu cały czas ten portfel kryptoemerytura, że mieliśmy kupować projekty. Ale jeżeli dzisiaj obejrzycie ten odcinek, jeżeli posłuchacie jakie są można powiedzieć nastroje, to powiecie, rzeczywiście poczekajmy jeszcze chwileczkę, zobaczmy co na rynku się wydarzy. Ja cały czas czekam moi drodzy. Jaka jest moja perspektywa? To zbieranie kapitału, po prostu zbieranie pieniędzy, kiedy będzie na to odpowiedni moment, żeby zaatakować rynek i żeby w niego wejść. Czy można to robić jakimiś partiami? Oczywiście. Niektórzy są napaleni, niektórzy nie wytrzymują ciśnienia i kupują te projekty kryptowalutowe tu i teraz. Niektórzy zarabiają na Luna C, na Lunie, na różnie innych projektach kryptowalutowych, które są pompowane. Moi drodzy, pompowane poprzez wiadomości, które pojawiają się i napędzane są przez, można powiedzieć, grupy trzymające dość spore portfele kryptowalutowe. I zdajcie sobie z tego sprawę, że w wielu rzeczach e, to jest powiązane tylko i wyłącznie z pumpem i chęcią wyprzedania na zysku jakichś projektów kryptowalutowych. Bo wiele projektów kryptowalutowych, które są istotne, po prostu robią swoje i nie liczą na to, że w tej dobie będą pompowane do jakichś astronomicznych wyżeń i później spuszczane w dół. Po prostu robią swoje. Czy to będzie Cardano, czy to będzie DOT, czy to będzie Atom. No, sami zobaczcie, robią po prostu swoje. Wiele firm, na przykład Polygon, no, czy projektów. Również zawiązuje różne współprace, i możemy o tym przeczytać codziennie. Naprawdę, na Twitterze jest ogrom informacji dotyczących świata kryptowalut, i nie idzie tego wszystkiego przerobić. Jak ktoś do mnie napisał ostatnio, czy tam gdzieś przeczytałem, że po. Jakimś tam inwestowaniem w siecie kryptowalut i kupowaniem na pałę projektów kryptowalutowych, on doszedł do wniosku, że warto skupić się tylko na kilku projektach i poświęcić temu czas i być naprawdę na bieżąco z tym, co się tam dzieje i reagować na pewne rzeczy. I uważam, że jest to dobry krok i dobra strategia. Dobra, przejdźmy do tego artykułu, który ja przygotowałem dzisiaj. Słuchajcie, to jest znowu artykuł z który no ale niestety, no, to, co istotne, oni biorą z całego zbierając całego świata kryptowalutni. Można to sobie to przeczytać. Zobaczcie, kryptowaluty znowu wpadły w inflacyjną pułapkę. Chiny 15 września zdecydują o pomocy Rosji. I to są mega, mega istotne wiadomości, moi drodzy. To, co będzie dalej się działo na rynku kryptowalut, jest powiązane z tym, co dzieje się na rynku światowym. Nie można tego odczyć sobie i nie wiem, być niezależnym, chociaż taki był pomysł na samym początku kryptowalut, być niezależnym od całego świata. Niestety nie da się tego zrobić. Wydaje się, że rynki znów zaczęły sobie obiecywać zbyt wiele, lekceważąc okoliczności zewnętrzne, które nie uległy co do zasad istotnym przemianom. Mieliśmy nadzieję, że kolejny wpis podobnym to nie może będzie już konieczny, nie będzie konieczny, a możliwa do okie uznania inflacja da sygnał rynkom, że Fed może kontrolować ten proces. Dziś wiemy jednak, że sprawy wymknęły się spod kontroli, a inflacja w USA zamiast spadać, rośnie. Inflacja bazowa bez cen energii i żywności wyniosła 6,3, co jest o 0,2% wyższe od poprzedniego odczytu i aż o 0,4 wyższe od prognoz Wall Street. Inflacja CPI zwolniła niewiele do 8,3 i również okazała się być wyższa o 0,2 wyższa od konsensusu, czyli rynki opanowało życzeniowe myślenie. Na paniczną reakcję nie musieliśmy czekać długo, ponieważ NASDAQ, gdzie całą godzinę po odczycie znalazł się już 4% niżej, co stanowi... Jedno z największych wyprzedaży w bieżącym roku. Grupa technologiczna gigantów Big Tech traci dziś średnio 5%. Oczywiście spadki dotarły też do rynku kryptowalut, gdzie Ethereum osunęło się poniżej 1600 dolarów, a Bitcoin przez chwilę znalazł się poniżej 21 tysięcy. Wiemy, że spadł niżej. To jest artykuł, który był pisany w odpowiednim czasie, tak? Sytuacja na rynku kryptowalut zmienia się dynamicznie, tak jak na rynku akcji, i wiele, wiele, wiele rzeczy, czasami z godziny na godzinę, potrafi rynek wywrócić do góry nogami. I z tego również trzeba sobie zdać, moi drodzy, sprawę, że rynki działają, można powiedzieć, natychmiastowo. To nie jest tak, że mamy informację jakąś. Przepraszam, cały czas schodzi mi zatok. To nie jest tak, że mamy jakąś informację i czekamy, czekamy ileś dni na to, żeby ona się zrealizowała, czy na przykład ileś godzin. Nie mamy informacji i rynek go, reaguje gwałtownie. I to jest po prostu również bardzo niebezpieczne. Jeżeli w nieodpowiednim momencie zareagujemy, po prostu jedziemy w dół i to czasami dosyć sporo, bo 10, 15, a nawet 20%. Bywało, że rynek kryptowalut spadł nawet i 30%. Pokazuje to, jak olbrzymie stresory naraża, na, narażona jest gospodarka w świecie skoncentrowany, skoncentrowany, skoncentrowanym na działaniu Fed, i przez długi czas sytuacja może nie wrócić do normy. Przynajmniej jak długo, tak długo, jak długo kwestia inflacji nie zostanie rozwiązana, no to będziemy powtarzać się, mówili cały czas. To ja mówię o tym, dopóki nie zostanie to uznane, dopóki to nie zostanie opanowane w jakiś sposób. Ja już mówię. Nie, że będzie to spadało, ale wyhamowane zostanie to. Że znajdziemy się gdzieś na jakimś pułapie, który będzie stabilny, Tu nie mamy co liczyć na dobre nastroje na rynku. Oczywiście, niektórzy powiedzą, jest to dobry moment na zakup projektów kryptowalutowych czy akcji. Tak, jest to dobry moment. Tylko trzeba wiedzieć, w którym momencie uderzyć w ten dzwon odpowiednio, żeby on odpowiednio zabił, a nie żeby fałszował. Bo wejście dosyć sporym kapitałem w nieodpowiednim momencie, narazi nas, może nie na straty długofalowe, ale na straty, które moglibyśmy, moglibyśmy ich uniknąć, czekając nadal, jak będzie działała gospodarka i jak będą działały rynki. Tak? Dlatego ja nie spieszę się, moi drodzy, w tym cyklu nie spieszę się, nie robię czegoś na wariata. Naprawdę to nie jest tak, że dzisiaj, jutro, czy pojutrze, czy za miesiąc mi coś ucieknie. Sytuacja jest tak dramatyczna na razie, że naprawdę, żeby z tego wyjść, to trzeba będzie odczekać dłuższy okres. Przypomnijmy, że ceny paliw mogą odbić w drugiej połowie roku, jeśli globalne spowolnienie gospodarcze nie będzie tak duże, jak zakładają analitycy. A to w połączeniu z drożejącą energią może sprawdzić, że inflacja będzie dla Fedu jak biały królik z Alicji w Krainie Czarów. A to na to może poradzić nawet decyzja o 100% punktów bazowych podwyżki we wrześniu. A więc zobaczcie, na co musimy się przeszykować. Na jak jeszcze wielki, a, wielką korektę. Czy Fed pogodzi się z porażką? BlackRock w jednej z analiz opublikował latem, wskazał, że bankierzy mogą zaliczyć potężną porażkę w czasie cyklu zaciśnienia, gdyż okaże się, że inflacja nie spada, a gospodarka dociążona jest wysokimi stopami procentowymi. Taki scenariusz dla... Do koszma, to koszmar dla rynków finansowych, ale i gospodarstw domowych oraz dla samego FEDU, który stracił w tej sytuacji twarz. Co może się do tego przyczynić? Jak wskazaliśmy wyżej, drożejąca ropa i energia elektryczna oraz pro, problemy z podażą wymuszające na producentach wysokie ceny, mogą stworzyć środowisko sprzyjające utrzymanie wyższej inflacji. Co wówczas robi FED? Co mówią jego modele matematyczne i co mówi cokolwiek? Czy Powell gotów jest przyjąć porażkę, czy z uporem Majaka będzie podnosił stopy i groził szybkim QT. Wszystkie opcje są na stole. Pozostajemy jednak optymistami. Mamy nadzieję, że choć przed rezerwą federalną ciężkie czasy i decyzje doprowadzą jednak do obniżenia szalonego rajdu cen. I tu mamy o Fedzie tak? powiedziane, że co może się wydarzyć, moi drodzy. Bądźmy przygotowani na to, że rzeczywiście te wzrosty będą nadal mówimy o stopach procentowych, a to będzie się odbijało cały czas na rynku. W tle jest cały czas też wojna i konflikt na Ukrainie. 15 września Putin spotyka się z Xi Jinpingiem w Uzbekistanie, gdzie przywódcy będą dyskutowali na temat Ukrainy i Tajwanu. Wydaje się, że w świetle ekskalacji na Tajwanie wizyta Pelosi na stole może leżeć zaangażowanie wojsk w wojny na Ukrainie. Prawdopodobnie nie bezpośrednie, ale wsparcie, ale wsparcie sprzętem, serwisem, częściami czy logistyką jest jak najbardziej możliwe. I tu biały dom ostrzega i tak dalej, Mamy tutaj, wydaje się, że Ethereum e, Merge, ApeCoin, NFT z podobiznami i Web3 i Metaverse muszą odejść na bok, gdy duzi chłopcy wyciągają swoje zabawki. Nastawmy się zatem na ciężkie, Czasy jesienno-zimowe dla cyfrowych aktywów, ponieważ dzisiejsza reakcja pokazuje, że to, co obserwujemy, to w istocie nie są przelewki, a podniesienie się z tak potężnych kryzysów nie jest łatwo i prawdopodobnie zajmie to kilku miesięcy. Zobaczymy na, z, z, zobaczmy na pandemię. Wówczas wyprzedaże były skokowe i szybkie. No, równie szybko wróciła euforia. W tym roku widzimy stopniowe wykrwawianie się rynków finansowych, co zapowiada potencjalną długą drogę na północ. I tu mamy jeszcze decyzja Fed 20 września. Tymczasem inwestorzy wypatrują już decyzję Fedu, która, którą poznamy 20 września. To, że podwyżka stóp procentowych będzie duża, już dziś wiemy. Istnieje jednak e, istnieje istotniejsza jednak będzie komunikacja Powell'a na przyszłe FOMEC. Natomiast nie spodziewamy się głębokich fajerów, ponieważ Powell musi być zupełnie szalony lub. Przejęzyczyć się, gdy po dzisiejsze odczycie inflacji przemówił głębokim głosem. Dlatego oczekujmy raczej ponownie twardego stanowiska rezerwy federalnej z bardzo oszczędną komunikacją na przyszłość, ponieważ bankierzy wiedzą, że w ten sposób postępując sprzyjają spadkowi inflacji, którą chcą osiągnąć. A więc moi drodzy, dzisiaj nie dość długi odcinek, ale jasno komunikujący wam, komunikujący wam, żebyście byli przygotowani na to, że będziemy mogli lecieć jeszcze w dół, że będzie okazja na to, żeby kumulować swoje stablecoiny i w tym odpowiednim momencie zainwestować. Ja będę starał się tutaj to wszystko pokazywać i razem w tym wszystkim uczestniczyć. Zbieram cały czas swoje stablecoiny, nie tylko to 100 dolarów moi drodzy, bo zbieram też różne inne swoje oszczędności, swoje pieniądze gdzieś dodatkowe i kiedy przyjdzie na to moment będę chciał je sobie włożyć w odpowiednie projekty kryptowalutowe. Będziemy o tym rozmawiać, moi drodzy. Eee, ktoś się pyta, czy działa Discord. Działa Discord. Cały czas działał i będzie działał Discord. Czy działa Twitter? Działa Twitter. Nie pisałem, nie mówiłem nic, dlatego, że byłem chory. No, I Wybaczcie, jakiś człowiek chory, leży, ledwo dycha, no to naprawdę nic się mu nie chce. Dzisiaj boli mnie gardło i tak chciałem nagrać ten odcinek, żeby wam powiedzieć, jak wielkie są zagrożenia, żeby nie było tego napalenia się i, i ja wiem, że są mądrzejsi ode mnie, że są najróżniejsi ludzie, którzy wieszczą tutaj nie wiem co i Bóg wie co, że rosną niektóre projekty kryptowalutowe i można było powiedzieć, no trzeba było kupić, bym zarobił teraz. Słuchajcie, jeżeli czujecie się na siłach i macie odpowiednią do tego taktykę, no to działajcie. Ja powiedziałem, w jaki sposób będę reagował na rynek. Na razie patrzę, co się dzieje. To nie jest czas na to, żeby dzisiaj kupować projekty kryptowalutowe i wierzyć w to, jak niektórzy tutaj wieszczą, że za ileś lat będzie to, nie wiem, Eldorado. Eldorado to kurwa nie wie, co będzie za tydzień, a nie za 5 czy 10 lat. I jak słucham niektórych tych wieszczy tutaj, którzy mówią i nie wiem, dają dobre rady, no to naprawdę ręce składają się do modlitwy. Tylko i wyłącznie. Nie wiem, gdzie oni odczytują pewne wiadomości, skąd biorą te wiadomości. No, jasne i wyraźnie jest komunikat na całym świecie. Jest źle i lepiej nie będzie na razie. Do tego przy, przy, dochodzą najróżniejsze czynniki. I jeżeli ktoś lekceważy takie informacje i wierzy w to, co powiem ktoś na YouTubie, no to gratuluję po prostu superinwestora. I to nie są e, tutaj, nie wiem, kogoś straszenie, e, z, źle wróżenie komuś, czy nie wiem, e, złe nastawienie do kryptowalut, jak ktoś mówi, to opuszczam twój kanał, bo ty tylko tu wieścisz e, złe rzeczy. <grych> no a co mam mówić ludziom, kupujcie teraz i ładujcie swoje portfele, żebyście za chwilę stracili po 10, 30 czy 50%? No, Kogo wariat tak robi, moi drodzy? Ja wiem, że fajnie się tutaj jak zaorski spekuluje i dokłada pieniądze i tak dalej. Ktoś mu na to napisał, że ma pod jego tweetem, poczytajcie, jak ludzie piszą do niego, że jest oszołomem, że jest po prostu człowiekiem, który mm, robi dom na, na wariackich papierach I, i że ma duży kapitał. On tam się odpowiada, że zrobił style tyle na tyle, a z tyle na tyle. Moi drodzy, ja wiem. Że pewne doświadczenie, które on posiada, jest naprawdę wartościowe, ale nie zawsze to doświadczenie działa w, w, dobry, w dobrym kierunku. nie zawsze się da zarobić. To, że on e, ma ogromne pieniądze, który może sobie lewarować, e, zmieniać pozycję, dokładać do pozycji, to jest jego ogromnym atutem. Zwykły inwestor, który ma małe pieniądze w portfelu, nie zrobi tego. Nie będzie miał tak szerokiej e, spektrum działania. Dokładania, lewarowania, e, zmiany pozycji, dokładania do pozycji i tak dalej, tak dalej. Każdą pozycję y, można w jakiś sposób obronić. Ja wiem, że nie zawsze za wszelką cenę, ale można. Jeżeli robi się to z głową, naprawdę można e, pozycję dosyć ciekawie i mądrze poprowadzić, tylko trzeba mieć ogromne zabezpieczenie kapitału. I to jest clue tego wszystkiego. Czekamy 15-20 września. Zobaczymy, jak wtedy zareaguje rynek. Być może 15 czy 20 września kupimy coś. Zobaczymy. To są naprawdę bliskie daty. I mam nadzieję, że to nie będzie aż tak gwałtowne, gwałtowne jeszcze spadki na rynku kryptowalut. Dla niektórych, którzy widzą to wszystko i którzy jeszcze mają kupę pieniędzy w swoim portfelu, biją brawo i mówią, o Boże, czekałem na taki czas, żeby móc się zapakować. No niektórzy wręcz odwrotnie płaczą, bo kupili dosyć wysoko, a nie widać perspektyw na to, żeby rynek na razie odbił się porządnie od dna. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Postaram się już nagrywać coraz więcej, bo wraca głos i i choroba zaczyna przechodzić. Cześć!